Cześć, witamy w kolejną rozmowną środę. Dzisiaj naszym gościem jest Dawid Kajkowski, reprezentant Polski na najbliższe Mistrzostwa Świata osób po transplantacji w Australii. Cześć Dawid. Cześć, witam was wszystkich. Powiedz nam Dawid, jak to się zaczęło u ciebie wszystko, na co zachorowałeś, bo tutaj od razu możemy na początku powiedzieć, że jesteś po transplantacji. Powiedz nam, jak to się zaczęło, jak zachorowałeś i czego transplantację miałeś? U mnie przygoda tak naprawdę z chorobą nerek, bo jestem po przekrępie nerki, zaczęła się w gimnazjum. Wtedy po niewyleczonych anginach zachorowałem na kłębuszkowe zapalenie nerek, ostre kłębuszkowe zapalenie nerek. Była to przewlekła choroba, trzeba było iść na kontrolę, jakiegoś takiego forsowania organizmu, ale jak to młody człowiek aktywny, który tam gra gdzieś w piłkę, jeździł na zawody, no nie zawsze tam słuchał zaleceń lekarzy, rodziców i no niestety ta choroba dała o sobie znać ze zdwojoną siłą. To było w klasie maturalnej, mając 18 lat, no dostałem taki, można powiedzieć, wyrok, że moje nerki już nie pracują i muszę być poddany dializom 3 razy w tygodniu i dializowany przez 5 lat. Po tych 5 latach zadzwonił ten upragniony telefon, że jest dla mnie nerka we Wrocławiu. No i tak to wyglądało. A czy byłeś od początku, jak trafiłeś na dializy, to już zostałeś zakwalifikowany na listę, czy to po jakimś czasie dopiero? To dopiero po jakieś półtorej roku, bo na początku miałem tam troszkę problemy z krwią. Miałem przetaczaną krew na samym początku choroby, bo moja hemoglobina była bardzo słaba, a żeby zakwalifikować pacjenta do przeszczepu, to ta hemoglobina minimum z tego, co pamiętam, powinna wynosić tam chyba gdzieś końce 9-10. A gdy byłem przyjmowany do szpitala z taką ostrą niewydolnością nerek, moja hemoglobina wynosiła 4,5, więc żeby to nadrobić, musiało minąć trochę czasu. No ale po półtorej roku byłem zakwalifikowany już na krajową listę oczekujących na przeszczep. I pierwszy telefon zadzwonił do mnie po 2 latach, bo jak dobrze pamiętam, od tego zapisania na tą krajową listę. Ale niestety byłem wtedy na wakacjach w Kołobrzegu na gościnnych dializach i transport też również do Wrocławia wynosił gdzieś około 8 godzin i po prostu przyjęli osobę, która była bliżej. No to trochę pech, ale ostatecznie udało się, na szczęście. Doczekałeś się tego telefonu. Tak. Czyli tutaj, jeśli mamy anginę, to warto uważać na siebie i dobrze się wyleczyć, bo może się to skończyć nieprzyjemnie. Dokładnie, dokładnie. Trzeba po prostu, jak lekarz zaleca 7 dni posiedzieć w domu, wyleczyć się, to trzeba tak zrobić. Ja no niestety nie słuchałem z tych lekarzy na początku, po 5 dniach brania antybiotyków, wracałem z powrotem na trening jako młody chłopak, grałem w piłkę i no i tak to niestety później wyglądało. Okej, czyli byłeś już aktywny przed transplantacją, byłeś sportowcem, czy tak bardziej hobbystycznie uprawiałeś sport? Myślę, że bardziej hobbystycznie grałem w piłkę w takim naszym lokalnym wiejskim LZS-ie, ale też zawsze ciągnęło mnie do sportu, jeździłem na różne zawody, czy to powiatowe, wojewódzkie. Zawsze podobała i fascynowała mnie lekka atletyka, głównie jeśli chodzi o dyscypliny rzutowe, czy to rzut oszczepem, rzut piłeczką, pchnięcie kulą. I właśnie takie dyscypliny trenuję i w takich dyscyplinach wystąpię na tych najbliższych, zbliżających się igrzyskach właśnie dla osób po transplantacji. Jak już zachorowałeś i byłeś dializowany, czy mogłeś uprawiać jakiś sport, czy miałeś duże ograniczenia wtedy? Myślę, że podstawowym ograniczeniem było to, że po dializach bardzo źle się czułem. Miałem bardzo wysokie spadki ciśnienia. Ciężko czasami było wejść tak naprawdę na drugie piętro po schodach. Więc jeśli chodzi o jakąś aktywność fizyczną, no to jakiś rower, jakieś spacery.
Wychodziłem też z kolegami pograć w piłkę, ale też trzeba było uważać na przetokę, na której byłem dializowany. Więc jeśli chodzi o jakiś taki bardziej sport wyczynowy, no trzeba było sobie go po prostu odpuścić. A powiedz mi, jak dostałeś już telefon, że jest dla ciebie nerka, jakie to było uczucie? Kurczę, na początku taki szok i niedowierzanie, że to już, że to... Kurczę, dalej po prostu czuje człowiek te emocje, które związane były z tym telefonem. Wiem, że zadzwoniła do mnie pani doktor ze stacji dializ i to był ranek. I taka pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, że pewnie pani doktor chce przełożyć mi godziny dializ, żebym nie przyjeżdżał na popołudnie, tylko na rano. Ale gdy powiedziała, że Dawid, spakuj się, przyjeść, zrobimy ci dializę i pojedziesz na przetrzeb nerki do Wrocławia, to tak zaczęło to do mnie docierać. Jak przejechałem Opole swoim samochodem do stacji dializ, nie pamiętam tego do dziś, ale się udało. Dobra, i dojechałeś do Wrocławia. Pamiętasz, jak wyglądało twoje wejście? Czy ktoś na ciebie czekał? Dojechałem karetką pogotowia, kierowca ze stacji dializ podwiózł. Nie pamiętam jak dziś, że wtedy były ogromne korki w Opolu, ponieważ remontowali drogi, kierowca na sygnale ominął te wszystkie korki. Dowiedzieli mnie szczęśliwie. Na miejscu czekał już na mnie lekarz, pielęgniarka, zrobili cały wywiad, sprawdzili, czy na pewno jestem zdrowy. I po tym wszystkim, po tym całym badaniach krwi i tak dalej, i czekałem już w sali na to, kiedy mnie zawiozą na salę operacyjną. I tak się właśnie chodziło nowe życie. A już to nowe życie, pierwsze otworzenie oczu, przebudzenie po operacji, byłeś od razu świadomy, wiedziałeś, gdzie jesteś, czy to chwilę do ciebie dochodziło? Ciężko było na początku, gdy przyszedł chirurg, który wykonywał przeszczepienie, powiedział mi, że ciężko jest ogólnie mnie znieczulić. Powiedział, że podał mi 4 dawki, że tymi dawkami spokojnie puściłby 4 osoby, a ciężko mnie było pokonać, więc myślę, że to jakiś taki sygnał był do tego, że no, ciężko jest mnie pokonać i każda choroba tak naprawdę można z nią wygrać, ale trzeba w to głęboko wierzyć. Czyli prawdziwy zawodnik, sportowiec. Tak. Długo leżałeś po operacji w szpitalu? Jak szybko do siebie doszedłeś? 2 tygodnie, to był pobyt 2-tygodniowy. Po tym wróciłem do domu, też oczywiście jakieś jeszcze kontrole w szpitalu, pobyty 3-dniowe. Ale szybko dochodziłem do siebie. Pamiętam, że chyba po pierwszych 3 miesiącach zaczął się jakiś tam taki rower, dalsze spacery, a później to już tak naprawdę człowiek tego już nie pamięta. Zaczęło się takie nowe życie, takie całkowicie inne, że człowiek nie zdawał sobie sprawy przez te 5 lat dializ, że życie może tak fajnie i tak cudownie wyglądać. No tak, bo tutaj wiele osób, które mają różne choroby, tutaj różnie opowiadają, jak to życie wygląda przed, no ale jednak osoby na dializie mają jeszcze to dodatkowe takie obciążenie, że muszą na te dializy jeździć i jakiś czas tam jednak przebywają. Dobra, a do sportu, tak mówisz, że 3 miesiące rower. A kiedy już jakieś takie poważniejsze treningi, po jakim czasie zacząłeś robić? Myślę, że po takim, nie wiem, 8 miesiącach, roku, coś takiego. Wiem, że dowiedziałem się w pierwszej kolejności o istnieniu takiej inicjatywy, jaką jest Bieg po Nowe Życie. Tam chyba to właśnie był pierwszy raz, kiedy się poznaliśmy. Kiedy się dowiedziałeś o tym biegu? Ktoś ci powiedział, czy w szpitalu? Jak to wyglądało? W internecie zobaczyłem, że jest taki bieg, zgłosiłem się, dostałem zaproszenie. Tak naprawdę przyjechałem i nie znałem nikogo. Byliśmy wtedy razem w pokoju, jak dobrze pamiętam, czy może źle pamiętam. Bardzo możliwe. I tak naprawdę człowiek dopiero zobaczył, jak wygląda to życie po przeszczepie, osób po przeszczepie.
że można być dalej aktywnym, że istnieje Polskie Stowarzyszenie Sportu o Transplantacji, o którym dowiedziałem się właśnie na biegu. A pojechałem do Bełchatowa na pierwsze Mistrzostwa Polski. Udało mi się osiągnąć dobre rezultaty i zakwalifikowałem się na Mistrzostwa Świata, które odbywały się w Anglii. I chyba od tego Bełchatowa tak naprawdę zaczęły się jakieś poważniejsze treningi, jakieś siłownie, jakieś takie bardziej ciężkie sporty, typu jakieś tam dłuższe bieganie i tak dalej. Czyli wcześniej, zanim miałeś operację, nie znałeś nikogo po transplantacji, nie miałeś się kogo zapytać, jak to wygląda? Nie, nie miałem nikogo takiego, jedynie właśnie taką tą siostrę bliźniaczkę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Jej tak naprawdę pytałem, jak to życie wygląda, gdyż to był jej drugi przeszczep nerki. I to była moja tak chyba jedyna osoba, która tak naprawdę wiedziała, z czym się to je, jak to wygląda i tak dalej. Dobra, czyli tutaj na biegu dowiedziałeś się o tym stowarzyszeniu. W Bełchatowie były twoje pierwsze, to były Mistrzostwa Polski, tak? Tak, zgadza się. I pierwsze Mistrzostwa Świata, Anglia. Jak to wspominasz? Jak pierwsze emocje, ceremonia otwarcia? Oj kurczę, naprawdę nie spodziewałem się, że jest tyle osób, sportowców tak naprawdę po przeszczepie, bo było nas chyba tam około 4000-3000 osób. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, że ta determinacja tych ludzi, którzy przeszli ciężkie choroby, od przeszczepienia nerki, po płuca, serce, trzustki, wątrobę. Byłem zszokowany tym wszystkim, że niektóre osoby po przeszczepie tak świetnie wyglądają, że są tak naprawdę atletami. Mężczyźni, którzy startują na 100 metrów, to gdy zobaczyłem tą ich fizyczność, tą atletyczność, to, że ciężko trenują, to no tak naprawdę otworzyło mi to oczy, że jest o co walczyć, że trzeba się ruszać, trzeba być zdrowym. Jeśli są ku temu możliwości, predyspozycje, to dlaczego by nie skorzystać? Tak, tutaj jeśli chodzi o te dyscypliny takie najbardziej widowiskowe, to mogę potwierdzić, że poziom jest naprawdę bardzo wysoki i trzeba się trochę przyłożyć, żeby zdobyć medal. A jak już tutaj mówimy o medalach, to jak tam w Anglii wyglądało twoje pierwsze mistrzostwa? Udało się zdobyć jakiś krążek? Tak, udało się zdobyć nawet 3, ten najważniejszy złoty w rzucie piłeczką. Uczucie tego, że ludzie nazywają cię, że jesteś mistrzem świata, to chyba no takie, no nie ma chyba innego jakiegoś porównania, jakiegoś innego uczucia, no coś wyjątkowego, wstajesz z orzełkiem na piersi, z flagą Polski i patrzysz na ludzi z tego pierwszego miejsca. Tak dociera do człowieka po chwili, że było warto trenować, że te dializy, które no, też często wykańczały człowieka, ale przyszło jakoś to zwieńczenie tego sukcesu, zwieńczenie tych ciężkich lat dializ i ten sukces chyba smakuje podwójnie. Udało się zdobyć jeszcze 2 medale, w pchnięciu kulą i w rzucie offhepem, i to były drugie miejsca, czyli srebrne medale. Pamiętasz, kto wtedy był przed tobą? Oj, pamiętam doskonale. Anglik był przede mną w pchnięciu kulą po przeszczepie serca, z tego co się dowiedziałem. I w oszczepie też również Anglik, jeśli chodzi właśnie o te konkurencje rzutowe, to Anglicy no, są w czołówce, jeśli chodzi o tę dyscyplinę, ale ciężko trenuję teraz, żeby. Może się uda, trzeba po prostu w to wierzyć, że uda się przywieźć 3 złota, ale wiadomo, konkurencja nie śpi, z roku na rok nowe osoby się pojawiają, ale trzeba ciężko trenować, zostały tak naprawdę już 11 dni, więc teraz chodzi człowiek z takich ciężkich treningów, żeby taka świeżość na zawody była najlepsza. Właśnie chciałem jeszcze dopytać o przygotowania, czy jakieś obozy były, specjalne treningi? Tak, byliśmy z naszego Polskiego Stowarzyszenia Sportu po transplantacji na obozie w Spale.
przygotowanie, jeśli chodzi o takie konkretne siłowe, szkolenie techniki rzutowych, czy to pchnięcia kulą, rzut orszetem. Fajny przepracowany obóz, myślę, że na pewno zaowocuje. Okej, okay, czyli tutaj przygotowania bardzo profesjonalne. Tak. To tutaj teraz w Australii będzie trzeba postarać się pokazać Anglikowi, że też nie może spać spokojnie i inni są tuż za nim. Tak. Albo i teraz przed nim nawet. No zobaczymy, wszystko tak naprawdę sam wiesz, bo też startowałeś w zawodach, że to dyspozycja dnia, tak naprawdę liczy się jakieś tam szczęście. Jeśli te wszystkie czynniki się razem będą tam ze sobą współgrały, to myślę, że uda się jakiś tam zadowalający wynik. Okej, i kiedy wylatujecie? Wylatujemy 12 kwietnia i 14 kwietnia będziemy dokładnie w Australii w miejscowości Perth. No, czyli szykuje się dosyć długa podróż. Tak, długa podróż. Oprócz tego, że lecimy na zawody, to też taka podróż życia. Tak naprawdę wspaniała przygoda. Oprócz tego, że będziemy starali się osiągnąć jak najlepsze wyniki, to też chcemy się dobrze bawić, chcemy też pozwiedzać, bo to też pokazuje to nasze mistrzostwa, że nie tylko rywalizacja sportowa, ale również można poznać wiele osób z całego świata, które przeszły podobną drogę jak nasza i cieszą się życiem, rywalizujemy wspólnie, tańczymy, śpiewamy, celebrujemy, cieszymy się z tego nowego życia. Tak. Też jest bardzo fajna możliwość spotkać ludzi z całego świata, dowiedzieć się, jak to u nich wygląda, jak też przebiega cały ten proces. Tutaj u nas, z tego co pamiętam, zawsze w pływaniu też była mocna ekipa. Tak. Pływacy to myślę, że otworzą ten worek z medalami, a później myślę, że już będzie coraz lepiej. Tak. Z tego co pamiętam, to lekka atletyka zawsze była ostatnie chyba 2 dni całych mistrzostw, także będziesz miał jeszcze kilka dni, żeby się zaaklimatyzować i poczuć jeszcze atmosferę tych mistrzostw, zanim wystartujesz. Wydaje mi się, że dodatkowy stres. Niektórzy zawodnicy mają te starty w początkowej fazie mistrzostw, a ci, którzy mają w tych ostatnich dniach, tak jednak gdzieś tam w tyle głowie to siedzi, że odpoczywamy, bawimy się, ale trzeba mieć tam gdzieś z tyłu głowy, że to jest za chwilę, że to trzeba się po prostu skupić na tym i osiągnąć jak najlepsze wyniki. Dziękuję Ci bardzo, Dawid, za rozmowę. Życzę dużo zdrowia, aby się nie przyplątała żadna kontuzja, żeby cała nasza kadra doleciała bezpiecznie na miejsce i osiągnęła jak najlepsze wyniki. Tego sobie i właśnie całej kadrze życzę. Fajnie było porozmawiać, przypomnieć sobie te wszystkie fajne chwile, które wydarzyły się w naszym życiu. Jestem zadowolony, że poznałem takich ludzi w swoim życiu, między innymi Ciebie, że spotkaliśmy się na tym biegu po nowe życie, opowiadałeś, że również jesteś sportowcem, że uczestniczysz aktywnie w tym Polskim Stowarzyszeniu Sportu po transplantacji. Fajnie spotykać takich ludzi na swojej tam ścieżce życiowej. No i cóż, życzę nam przede wszystkim dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, jak zawsze powtarzam. Gdy jest zdrowie, to już jest wszystko, a resztę możemy sobie zapracować. Dziękuję Ci bardzo, jest mi miło i będziemy tutaj oczywiście trzymali kciuki i zrobimy tutaj ekipę do kibicowania. Liczę, że będziecie nam zdawać na bieżąco relacje z Australii.